bardzo blisko nas. Przypominam jeszcze wszystkim bardzo wyraźnie teraz o względach bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o przytrzymanie najmłodszych, przytrzymanie dzieci. Prosimy już o nieprzechodzenie i nie... Proszę jeszcze, ostatnia chwila, żeby przejść i przez drogę, bo już widzimy samochód policyjny otwierający kolumnę. I wielkie prosimy, proszę Państwa, wielkie brawa. Jak będzie korowód tutaj u nas, prosimy o wielkie, wielkie brawa. A w tej wspaniałej Landauerze pana Jana Krypczyka, którą powozi pan Paweł Krypczyk, szanowni państwo, jadą nasi gazdowie, Anna i Marek Żur. Anna i Marek Żur, wielkie brawa dla naszych gazdów, pozdrawiamy naszych gazdów do Rzekowej. Poprosimy kolasy o zatrzymanie się na przejściu dla pieszych, żeby nasi gazdowie mogli wyjść i dojść tu do nas na scenę. A w drugiej kolasie, szanowni państwo, pan minister Stanisław Szedł, ksiądz Stanisław Kozioł oraz wójt gminy Chybie, pan Janusz Żydek i przewodniczący Rady Gminy Chybie, Piotr Gmuzdek. Zapraszamy tu do nas, oczywiście do nas na scenę. Kolasy przejeżdżają na dworzec. W trzeciej kolasie, szanowni państwo, pan starosta Mieczysław Szczurek, pan przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kubicius, wicestarosta powiatu pani Janina Żagan. Witamy bardzo serdecznie. Tak, zapraszamy tu gości na scenę, trochę piszczymy. A pan starosta jeszcze postanowił poczęstować z panem przewodniczącym. Witamy kolejnych uczestników naszego... O, pan Jerzy Czudek tradycyjnie jak zwykle z nami na Bożenkach. Witamy bardzo serdecznie. A następnie witamy bardzo serdecznie Chybską Orkiestrę Dentor, również co roku z nami. Dziękujemy im bardzo za prze w kościele oraz za udział tutaj z nami. Zapraszamy do nas na scenę, panie starosto, panie przewodniczący tutaj. A w następnym klipie pan Jan Krypczyk z pastorem Karolem Macurą. Witamy ich bardzo serdecznie. No i witamy naszych znamienitych gości. Delegację powiatu słupskiego, radnych powiatu cieszyńskiego, posłów, posłanki. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Prosimy się zatrzymać, panie Mariuszu. O, żeby nasi szanowni goście mogli tu wysiąść. Tak jest. Witamy bardzo serdecznie. Nasi szanowni znamienici goście wysiądą. Zapraszamy tutaj do nas. Pana Mariana prosimy o przejazd dalej i witamy KGW Chybie! Witamy KGW Chybie! Jedziemy! Panie Leszku, prosimy tak o komendy, bo tutaj... Witamy, witamy KGW Chybie tradycyjnie! Pozdrawiamy panie z KGW Chybie. Gospodarstwo numer 1 Platforma, gospodarstwo państwa Iwony i Macieja Białecki. Pani Iwona w pierwszym pojeździe, pan Maciej w drugim. Witamy bardzo serdecznie. Następny pojazd, państwo Holiszowie, prosimy wjeżdżać. Nie zatrzymujemy się, szanowni państwo, do zdjęć. Wjeżdżamy. Dlatego, że tutaj jest pewne ograniczenie czasowe. Pan Kasza Karol, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Pan Holisz wcześniej, a następnie pan Karol Kasza. Witamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy. Pan Przemysław Kisiała, pojazd numer 6, witamy. Siódemka, pan Chudziec. Pojazd numer 8 pana Marcina Bromy, no i to największe to pojazdy pana Marcina Pykacza. Witamy bardzo serdecznie.
właśnie. Jeszcze tutaj 11 pan Pykacz, natomiast 12 i 13 do platformy pana Kołysznego. Witamy bardzo serdecznie. Następnie 13 i 12. A następnie wielkie brawa, proszę państwa, pani z Koła Gospodyń Wiejskich w Michu. Prowadzi pan Alojzy Strząbała. Witamy panie z Micha. Pan Marek Żur, jego pojazdy. 16 pojazdy pana Kocura. Witamy i pozdrawiamy wszystkich na pojeździe. Następny pojazd, 17, pan Żertka. Witamy i pozdrawiamy. Następny pojazd, gospodarstwo rolne pana Krzysztofa Waleczka. Pojazdy 18 i 19 do gospodarstwa rolne pana Waleczka. Prosimy strażaków o zapewnienie tu bezpieczeństwa. Witamy bardzo serdecznie. 21 pojazd pana Króla. 22 pojazd pana Szymańskiego. Teraz proszę państwa 3 pojazdy z gospodarstwa rolnego pana Czakona. Oznaczone numerami 3, 24 i 25. Witamy, pozdrawiamy gospodarstwo pana Czakona. To jeszcze pojazdy pana Czakona, tak. 27 to już pojazdy z gospodarstwa pana Krupy. 28 pojazdy platformy pana Zamyrzoka. 29 gospodarstwo pana Przybyły. 30 gospodarstwo rolnicze pana Szuzdy. 29 gospodarstwo i platforma pana Przybyły, pozdrawiamy. 30 Szóstakowie, platforma państwa Szóstaków numer 30. 31. 32 platforma pana Heczki. 32 to pojazdy robotniczego klubu sportowego RKS Cukrownik w Chybie. Witamy, pozdrawiamy młodzież. 35-36 pojazdy pana Niemczyka, jego gospodarstwo rolne. 37 platforma pana Strządały. 39 platforma pana Mirosława Bramażura. 35. Prosimy bardzo ostrożnie z tym wybieganiem. Pani, prosimy tu służby.
Przemy. Jego linie lotnicze. Linie lotnicze z Orzecze. Witamy bardzo serdecznie. Szukam męża Pyka z Bryko. Jeśli wszyscy chętni, zgłaszajcie się na tą platformę. Jedzie platforma Koła Łowieckiego Hybie. Pozdrawiamy wszystkie platformy i Koło Łowieckie Hybie. A oczywiście tradycyjnie nasz porodów do Rzekowy zabezpieczają jednostki ochotnicze w Straży Pożarnych z terenu gminy Hybie. Chyba się nam zrobił mały zator tam przy dworcu, więc jeszcze prosimy chwilę wytchnienia. Bardzo prosimy służby zabezpieczające o pomoc, w sensie łączności, żebyśmy to spróbowali jakoś rozładować i wjechać przynajmniej w ulicę Dworcową. Przejdź dalej. Maksymalnie trzeba wyciskać. Dobrze. Szanowni Państwo, bo mamy mały korek, więc bardzo prosimy wszystkie osoby znajdujące się na ulicy Bielskiej, żeby z niej zeszły. Będziemy przepuszczać straże pożarne, które nie będą wjeżdżać w ulicę Dworcową, bo się tam nie zmieści nam tak magiczna ilość pojazdów. Prosimy straż o zdjęcie publiczności z drogi. Strażacy, prosimy Was, pomóżcie nam, żeby wszyscy zeszli, żebyśmy mogli uwolnić drogę. I samochody strażackie pojadą i zamkniemy Dworcową, żeby rozładowywać korek. Strażacy po prostu pojadą już na korek. Zamknięcie ulicy Dworcowej.